Witajcie kochani na moim kanale i dzisiaj jak tytuł wskazuje usiądę jak tytuł wskazuje, zróbmy sobie klaser, czyli przechowywanie wykrojników. Kolejny pomysł, być może będzie to sposób dla kogoś bardzo ułatwiający życie. Niektórzy stwierdzą, że to jest w ogóle nikomu do niczego niepotrzebne, albo że już to wypróbował i to nie działa, ale w każdym razie zostawiam taką informację u siebie na kanale, że coś takiego istnieje i możemy sobie to sami zrobić. Zróbmy sobie klaser na przechowywanie wykrojników. Patrzę, bo jedna rzecz mi się z oczu straciła i usiłuję ją zlokalizować, ale póki co. Żeby zrobić sobie klaser, potrzebujemy cztery kawałki tektury. Ja używam tektury, nie używam bermaty. Bermata jak dla mnie jest za miękka. Ale możecie użyć bermatu, nie ma problemu. Ja używam milimetrowej tektury i potrzebujemy cztery równe kawałki. Wymiary sobie musicie sami dobrać do siebie. Możecie zrobić to w rozmiarze A4. I użyjecie wtedy mat magnetycznych w rozmiarze A4. Ja mam już docięte tekturki 16,5 na 16,5 i nawet nie, że docinałam ja sama, tylko takie już po prostu miałam docięte, więc ja sobie ich użyję. Potrzebujemy cztery równe kawałki i jeden kawałek o wysokości naszej tektury, ale o szerokości 1 cm. Ja wybrałam 1 cm, zaraz zobaczycie dlaczego. Ja sobie w tej chwili, wiecie, co potrzebuję w ogóle, żeby nie oklejać tego papierem i jakby nie dawać. Ja nie będę tego oklejała papierem. Ja pójdę po najmniejszej linii oporu, żeby stworzyć taki klaser i jednocześnie biorę pod uwagę też fakt, że używając tej taśmy po prostu nadam też elastyczność temu klaserowi. Papier, wiadomo, niesie ze sobą ryzyko pęknięcia i tak dalej, więc ja stwierdziłam, że ja użyję sobie tej taśmy. Ta taśma jest kupiona, ona jest prawie, to jest bawełniana taśma, ona jest prawie jak plaster, ale jeszcze plastrowi do tej przyzwoitości trochę brakuje. Więc ja sobie użyję czarnej tej taśmy, bo ja sobie zrobię jakby, oprysuję brzegi na czarno, czarnym tuszem, najzwyklejszym tuszem na świecie, takim biurowym. Jeżeli obawiacie się dokonać strat tuszowych, to kupcie sobie kiedyś taki zwykły, najzwyklejszy tusz. Kosztuje chyba 6 czy 5 zł butelka, ja tego używam już od bardzo długiego czasu. Kupiłam sobie w chińskim sklepie pad i do takiego tuszowania, chowania i tak dalej, to używam sobie najzwyklejszego tuszu na świecie. A do wytuszowania czasami, wiecie co, jak nie chce mi się gdzieś tam, wiecie, gąbki, coś tam gąbkować, brudzić palce, wiem, klamerka jakaś tam, że gąbkę mogę sobie wziąć. Ja używam tych wbitek do krzesła, co są, wiecie, do nogi wbijamy, żeby nie porysować sobie paneli albo tam kafli. To ja sobie tego użyję i tym sobie wytuszuję te tekturę, brzegi, bo nie będę oklejała ich papierem. Tak jakby, ja mówię, dla mnie to zmniejszy też ilość pracy. Ci, którzy mają ochotę i zadbać o jakieś takie, chyba tuszu mi już tu, nie, jakoś tak, tusz mi wysechł, już muszę chyba dodać, wiecie? Muszę dolać, ale sobie wyczernię brzegi. Muszę już zadbać o to, żeby dolać tego tuszu jednak. Już, że tak powiem, najwyższy czas dolać tego tuszu, bo jest jednak już sucho. I idziemy sobie z narracją. Spróbuję nagrać narrację i ją sobie tu wsadzić, żeby wam opowiedzieć, bo tych wszystkich inwektyw, które puszczałam pod w czasie nagrywania tego filmiku, to po prostu nikt nigdy nie słyszał w tym domu. Wyzywałam bardzo, bo wszystko się sprzysięgło. Będę wam zresztą opowiadać po drodze, co mi się tu przytrafiało, ale same nieszczęścia, nieszczęścia, nieszczęścia. Polecam wam tusz biurowy, najzwyklejszy właśnie do tego typu prac, czyli wiecie, do tuszowania czy tektury, czy tam zatuszowywania takich rzeczy. Fajnie się to nawet, fajnie się tym pracuje. Ja tutaj za mało sobie dolałam, więc dolewam więcej. Ten pad jednak faktycznie był suchy.
I te podkładki do tych krzeseł są filcowe. Ja je bardzo lubię, nie piją tuszu, więc tutaj w tym momencie nie wypijają, nie zużywają go jakby. On zostaje tak jakoś dziwnie na tym. Ja w każdym razie lubię, są przeciwnicy i zwolennicy, ja lubię. Więc ja sobie tutaj tuszuję tę tekturkę. Mogłabym okleić papierem, wiecie, jak okładkę do albumu. Teraz będą wszyscy pisać jak okładkę do albumu, ale w każdym bądź razie stwierdziłam, że nie będę się w to bawić, dlatego że musiałabym to oklejać tak, żeby pomijać te łączenia tych tektur, a ta taśma tam zrobiła taką dość spoko robotę, więc powiedzmy sobie szczerze, nie nadwyrężałam się przy tym projekcie, też szczerze mówiąc. Nie wierząc też w jego takie stuprocentowe jakby powodzenie, stwierdziłam, że klaser, dobra, spoko, no to sobie zapiszemy na kanale i będziemy mieli. Ale wyszło zupełnie inaczej. Więc jak widzicie, sobie tu tuszuję. W prawej ręce brakuje mi środkowego paznokcia i założyłam to dopiero na filmie. Gdzieś go w trakcie straciłam, złamał mi się, bo to są moje naturalne paznokcie. Gdzieś go straciłam i już mówię, nie będę go dorabiać po to, żeby to wszystko znowu od nowa przeżywać i wiecie co, i naprawdę przeżyłam katusze. Katusze w ogóle przeżywałam, kiedy kleiłam papier skrapowy, ale wam to wszystko opowiem. Jeszcze jedna kartka do tuszowania. Trochę mozolne, ale powiem wam szczerze, że efekt jest fajny, w każdym razie dla mnie mega zadowalający i polecam położyć tekturę i tuszować. Nie róbcie tego w powietrzu. Ja rąk po prostu nie czułam w pewnym momencie. Jednak lepiej jest położyć tę tekturę i ją tuszować. Jakoś tak ręce mniej bolą. I człowiek już się wygodny robi. Albo stary, albo wygodny. Ale w każdym bądź razie tu widzicie, zdecydowałam się położyć i tuszować należąco. Więc idziemy dalej. Już ostatnia kartka i będzie wytuszowane. Także już tu sobie kończymy i zaraz będziemy robić. Tu będę wam opowiadać. Jak widzicie, ten paseczek centymetrowy nie tuszuję, bo nie ma potrzeby go tuszować, bo on będzie zaklejony. I tutaj się zaczyna. Nie, jeszcze się tutaj nie zaczyna moja masakra. Kładziecie sobie ten centymetrowy pasek tektury i robicie przerwy, jakby między jedną okładką a drugą i tym paskiem centymetrowym po 2 mm. Generalnie cała rozpiętość, żeby wam dało 1,5 cm, tak naprawdę. Czyli cała ta przestrzeń wolna z tym centymetrowym paskiem, żeby to było między jedną okładką a drugą, żeby to było 1,5 cm. Tak pi razy drzwi. Przyklejacie sobie taśmę do maty, ładnie kładziecie ją sobie na okładce i na tym ta taśma chwyta jak diabeł duszy. Autentycznie, ona no po prostu jak szalona klei. Ładnie sobie to przykleicie, odrywacie od maty, z jednej i z drugiej strony przewracacie. I teraz, żeby dobrze to zakleić, musicie te okładki właśnie odsuwać od tego paska środkowego. Widzicie, ta taśma jak się pokleja. Ja chyba mam jakiegoś pecha do taśm klejących. Po prostu one ze mną nie współpracują, nie umiem z nimi rozmawiać. Widzicie, co się dzieje. To jest jakaś porażka. Jedne tępe nożyczki, Tim Holtz też w miarę tępe. Nie polecam. Jakoś nie wiem dlaczego, ja z nimi nie umiem, jakoś tak ładnie sobie kością wjeżdżacie między te okładki i tą taśmą i zobaczcie, jak ładnie grzbiet wyszedł, elegancko wyszedł grzbiet, jak po prostu jak książkowo to wyszło. Cała rozpiętość między jedną a drugą okładką, czyli ten grzbiet mniej więcej, żeby wyszedł wam na 1,5 cm, bo musicie pamiętać o tym, że oprócz tego, że musicie ten klaser poskładać, to musicie pamiętać o tym, że tam jeszcze wchodzą maty i wchodzą jeszcze wykrojniki, więc to gdzieś musi się pomieścić. I tutaj robicie dokładnie ten sam manewr, nie robicie na jedną grubość tej tektury,
dwa, a nawet dwie albo trzy, nawet grubości, czyli dwa, około 2-3 mm ta przerwa, żeby była trochę większa, bo pamiętajcie, muszą wam się pomieścić maty i muszą się wam pomieścić wykrojniki, więc tutaj musicie wziąć to pod uwagę. I znowu naciągnijcie sobie te okładki, właśnie tu naciągam, naciągnijcie te okładki tak, żeby tą taśmą przykleić, bo ona naprawdę bardzo mocno klei, ona jest kupiona w Akcjonie za groszeczki, była wersja biała, czarna i moro, ale po prostu wymiata ta taśma. Tu za mało sobie wziąłem, ale dokleję, więc nie jest jakiś problem. Po wkleju papieru jakby tam już nic nie widać tych doklejek, tego to jest takie, pogubiło się to wszystko tam. Więc nie widać tych doklejek. Kością sobie tam wjeżdżam, dociskam do porządku tą taśmę. I tak lekko sobie ponaciągałam tą tekturę, żeby to fajnie tak zapracowało. I z drugiej strony robię dokładnie to samo. Taśma, takie około 2,5-3 mm przerwa na tekturę, bo tak jak już wspominałam, mata na magnes musi wejść i muszą wejść wykrojniki. I ładnie sobie naciągnąć okładkę, zakleić taśmę. O, Francja elegancja. Ja nie mam szczęścia do taśm klejących, wiecie, zresztą co ja wam będę opowiadać. I jak widzicie, poskładany taki klaser. Naprawdę mega opcja, mega opcja. Ja przezachwycona jestem sztywnością i taką mechanizmem całym. Odkładam sobie wszystkie rzeczy na bok, żeby nic mi nie zakłócało i się zacznie zaraz Meksyk. Tu doszłam do wniosku, że spoko już sobie tu normalnie odpuszczam i pomyślałam o Sylwii Kwiecień z kanału April. Ona jest mega ekonomistką, jeżeli chodzi o papiery, a ja tu mam tekturę 16,5 na 16,5, a papiery mają 30 na 30, więc z ekonomią nie ma to nic wspólnego. No, resztki wykorzystam do innych projektów, spoko, ale jakby mogły w ogóle nie powstać te resztki, ale normalnie katastrofa życiowa mnie tu spotkała. Kleiłam, klełam, wszystko tu było. Papier sobie dotnę, także tutaj ja docięłam sobie papier na 16,3, te 2 mm mniej, tylko dlatego, żeby te lekkie przerwy jeszcze były. Ja to lubię, wiecie. 16,3 na 16,3, także spoko mi to tam weszło. I zmarnowałam. Pocięłam 6 kartek, żeby uzyskać 6. Dobrze liczę, 8 kartek, żeby uzyskać 8 wklejek. No resztę wykorzystam do innych projektów akcjonowych. Chciałam zauważyć, że papier z akcjona dziwnie się zmienił. On kiedyś był. Dawno na niej nie pracowałam. Kiedyś był taki toporny, taki glinowaty jakiś, taki ligninowaty, taki był beznadziejny, pod gilotyną jakoś tak, nie można było go ładnie wyciąć, bo on się tak szarpał. Taki dziwny był ten papier, pamiętam na samym początku. Pierwszy raz od dawien dawna wzięłam ten papier do rąk i zaczęłam go ciąć i on się zupełnie inaczej zachowywał, jest jakiś dziwny, muszę się bliżej mu przyjrzeć, że tak powiem. W każdym razie jego jakość się znacznie poprawiła, muszę powiedzieć. No, nie mówię tutaj o walorach estetycznych i wyglądzie, ale mówię o walorach technicznych. On jakby zupełnie, to jest zupełnie inny papier od tego, który ja znam. Papier przyklejam klejem. I tutaj jeszcze byłam miła sama dla siebie, jeszcze siebie tu lubiałam. Kiedy kleiłam ten papier i tego, to nawet się lubiałam sama ze sobą. I tak sobie przykleiłam ten papier na lekkim przyspieszeniu, jak widzicie. No muszę na razie wam tutaj teraz opowiadać, bo normalnie to było nie do wysłuchania, to co ja tam robiłam, naprawdę, uwierzcie mi. I wszystko się sprzysięgało, nagle pies stwierdził, że on będzie chrupki jadł. Chrząkał, prychał, kichał, mlaskał. Ja i sama do siebie mówiłam, serio mi to robisz, dlaczego mi to robisz? Ja jestem na ustalaniu dawek leków i jestem taka rozciciana i kiedy już nabrałam sił i emocjonalnie przygotowałam się do tego, że ten film powstanie,
To on akurat wtedy stwierdził, że będzie chrupki sobie jadł. No, mówię, no, sprzysięgło się przeciwko mnie wszystko. Jakby wiecie, co teraz tak patrzę na ten film i stwierdzam, że ten papier jest trochę za ładny na ten klaser. Mogłam gorszej, gorszej wizualnie jakiś gorszy papier wybrać. No trudno. Postaram się znaleźć ten zeszyt jeszcze w Akcjonie, chociaż przypuszczam, że już go nie będzie, bo to taki. Bo Akcjon to jest właśnie Akcjon. Więc tutaj w tym momencie widzicie, wklejam sobie ten papier. Musi być jednak tektura, no chyba, że naprawdę to bermata, żeby to ładnie udźwigło te wykrojniki, żeby to ładnie wyglądało. Ja sobie nawet pomyślałam, że ten klaser jest świetną opcją właśnie jak gdzieś komuś chcemy pożyczyć wykrojniki, gdzieś chcemy je zabrać. Czy one będą podlegać transportowi, to powiem wam szczerze, że ten klaser na tekturze po prostu wymiata. Dla mnie wymiata. Jest świetną opcją. Grzbiet jest na centymetr, więc mówię, przepraszam, bo jak dużo mówię, to mi się nagle czkawka włączy i. O, nie umiałam wsadzić papieru. Ten klaser jest świetną opcją właśnie na to, żeby opisać ładnie na półce, poukładać jak książki. Można opisać, że to są kwiaty, że to są owale, czy tam inne jakieś kształty. Powiem wam naprawdę, jeszcze jakby to było w rozmiarze A4, spoko, bo wtedy więcej tych wykrojników wejdzie. W tej chwili ja trzymam je w koszulkach i nie jestem zachwycona z tego powodu. Serio, nie podoba mi się opcja i podoba mi się możliwość, że w tych koszulkach, ale chyba jednak zrobię sobie te klasery i pochowam je do klaserów, poustawiam na półkę jak książki. No nie mogę wyłączyć, wiecie, teraz jak na złość, to ktoś będzie. Jak na złość, to ktoś będzie wydzwaniał. Także. Prawie już oklejony. Jeszcze chwileczka. I się zacznie tak zwany banczaj. Ostatnia strona. I ja tu w tym momencie już myślę, rozkminiam, jak przykleję maty magnetyczne. Dobra, spoko. Ostatni. Dobra. Dobra, zobacz, jak to świetnie, ten papier świetnie wygląda. Mi go chyba teraz szkoda, wiecie, jak tak patrzę na ten klaser. Zacznijmy wklejać sobie matę. Rzepa teraz wklejam i to też poniekąd był mój błąd, bo ja sobie tego rzepa wcześniej nie wypracowałam, żeby on osłabł. Jest teraz tak mocny, widzicie, bardzo mocny. Kurczę, no siłę musiałam włożyć, żeby go otworzyć. I wklejamy matę. Wpadłam na genialny pomysł, że przykleję na taśmę dwustronną. Wziąłam jedną rolkę, gdzieś tam znalazłam. Kleję. Aha, teraz sobie docinam. Ja docięłam sobie, bo miałam pocięte A4 na pół, więc musiałam podocinać. I podocinałam sobie 14, tam było 14,5 na 16 to pocięłam. Czyli zostawiłam szerokość, a z wysokości sobie po prostu docięłam. Tu mówię o tym, żeby tego nie wyrzucać, bo jakby dokleimy te resztki, jak macie takie resztki, to po prostu podoklejać jedno do drugiego i też w klaser może iść i spoko. Mówię, ten rzep trzyma jak gdyby duszy. Jest taka szczęśliwa dwustronną taśmą i tutaj ząg. Pierwszy ząb to to, że nie jest rywalna, że trzeba ją obcinać. W szoku byłam ciężkim. Za chwilę dowiem się, że to była tylko resztka. Więc będę szukała kolejnej. Nawet w pewnym momencie włączę pauzę i pójdę na mieszkanie szukać taśmy. Okazuje się, że nie wiem, co ja z nimi zrobiłam i gdzie ja je wsadziłam, ale taśm nagle nie ma tu w ogóle. Nie miałam tego papierka. Tak dawno na taśmie dwustronnej nie pracowałam, że po prostu oszalałam.
Zapomniałam, że masz pikulec specjalny do ściągnięcia tej taśmy, by wszystko się później znalazło. A jak się znalazło, to się okazało, że już ani grama taśmy w domu nie mam, więc ostatnie dwie maty są przyklejone na klej. Przyklejałam na klej interligatorski, więc myślę, że będą się trzymały bez problemów. No, ten film to jedno wielkie nieszczęście, ale jakoś go posklecałam. Nie będę się tu silić na reżysera wielkiego i operatora, montażystę i w ogóle, bo to jest w ogóle dla mnie czarną magią. Zresztą znacie mnie, wiecie jak jest. Ja tam się lubię później z tego wszystkiego pośmiać. O, tu cyk, nie, taka szczęśliwa, no taśmę dwustronną, że mi to pyknie. Uj, jaka byłam zadowolona, naprawdę mega. Cyk. I tu się dowiaduję, że jest koniec taśmy. Więc pauza, lecę szukać kolejnej. Znalazłam. I tu się też zaraz dowiem, że to jest koniec taśmy. I myślałam, że mnie krew jaśnista zaleje. Dobra. Tak. I to jest koniec. Tak. Tak. No to mówię wam, to jestem zafascynowana, że to mi tak pyk, pyk, pyk. Tak. I chyba jeszcze na trzecią matę mi wejdzie kawałek tej taśmy chyba. Tak. I to będzie koniec. Tak, i to jest koniec, ale byście słyszeli te wiązanki, które tam leciały. Jakbym miała świnkę morską, to by się pewno wyprowadziła, nie dałaby rady. I tu już użyłam kleju interligatorskiego. Wklejam sobie tą matę. Tutaj źle zrobiłam, bo wkleiłam klejem, nie czekam, aż się trochę to nawiąże i zamknęłam klaser i się mata do maty przykleiła. Zmagnesowała się po prostu, bo to przez magnesy są. I zamykając, ona jedna do drugiej się przyczepiła. O, ale przytłukłam to, przykleiłam jeszcze raz i powiem wam szczerze, że to zadziałało. Tu sobie chwilę, że tak powiem, patrzyłam aha, poszłam po wykrojniki. Wykrojniki są zupełnie przypadkowe i one są wyciągnięte z folii, jak miałam w jakimś tam wielkim bałaganie, ale systematycznie teraz będę tworzyć sobie te klasery i porządkować te wykroniki i pójdą ładnie na półkę jak książki. Tematycznie sobie zrobię to kwiatki, kształty i tak dalej, listki, wianki, niewianki. Tu są bardzo chaotycznie ułożone i cyk. Powiem wam, opcja. Jakby to wszystko w temacie klaseru dla wykrojników. Powiem wam, ja spodziewałam się, że to będzie fajne, ale nie spodziewałam się, że będzie aż takie fajne. Wykrojniki dałam próbne, takie po prostu, które wyjęłam i wam pokazać. Grzbiet centymetrowy jest na tyle fajny, że jak macie na przykład dymo, możecie sobie zrobić opis na dymo, albo sobie wydrukujecie opis, czy to są kwiatki, kształty, kółka, kwadraty, co sobie tam chcecie. Możecie ozdobić przednią stronę. Naprawdę bomba, bomba, polecam wam szczerze. Możecie wtedy na półkę jakby z książkami sobie takie klasery poukładać, opisane. Jakby przechowywanie tych wykrojników staje się też fajniejsze. Mi się to bardzo podoba. Wymiary jak najbardziej sprawdzone. Nie musi być na rzep, może być też na magnes. Ja dałam rzepa. Nie wiem, czy jestem zadowolona z faktu, bo on trzyma jak diabeł duszy. Nie wypracowałam go wcześniej, muszę chyba wypracować go bardziej, żeby on tak bardzo nie trzymał, bo trzyma okropnie. W każdym bądź razie bardzo serdecznie wam polecam i zapraszam do następnego spotkania na moim kanale.
coś ciekawego na pewno wymyślimy.